Karol, jak oceniasz morale drużyny po zwycięstwie z Kotwicą? No na pewno dobrze. Każde zwycięstwo motywuje drużynę do kolejnych meczy i podbudowuje morale w zespole, tak? Myślisz, że to był ten moment przełamania wasz? Może tak, zobaczymy teraz w niedzielę, co się uda ugrać w Rakowie. A jak oceniacie przeciwnika? No na pewno jest to zespół dobry, ale myślę, że w naszym zasięgu, tak. Uważam, że żaden zespół w drugiej lidze nie jest jakoś wykraczający poza realia naszego zespołu i z każdym możemy wygrać. Czyli nie ma to znaczenia, że są teraz na pierwszym miejscu? Nie, myślę, że to nie ma większego znaczenia. Każdy mecz w drugiej lidze jest wyrównany i myślę, że w każdym meczu możemy pokusić się o zwycięstwo. A jak oceniasz swoje występy dotychczasowe w Padoniu? Raczej dobrze. Myślę, że były w porządku. Może mogło być ich trochę więcej, ale wiadomo. Mamy bardzo wyrównany zespół i nieważne kto wychodzi na plac, zawsze jest dobra, że tak powiem. Dobrze jesteśmy poukładani i dobrze gramy. Czy jak skończy się mecz w Rakowie? Myślę, że wygraną.